Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Dzień dobry, Agata Ciechanowska. Zapraszam na kolejną odsłonę audycji Operacji Styl. Moim dzisiejszym gościem jest pani Joanna Karkowska, specjalistka do spraw mody plus size, a także projektantka i założycielka polskiej marki Karko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Modelki plus size, modeling, czy aktualnie modelki plus size przełamują takie tabu, które gdzieś tam w jakimś stopniu panowało w społeczeństwie? Tak, modelki, również aktorki, celebryci ogólnie mają wpływ jednak mimo wszystko swoimi zasięgami na social mediach i pracują nad tym, tak żeby nie zawsze było tak, że to co piękne to tylko szczupłe, ale również to piękne co się komu podoba i również okrągłe kształty, jak i również kobiety, które mają czasami nawet nadwagę. Mogą być piękne, mogą czuć się szczęśliwe, mogą być atrakcyjne również dla płci przeciwnej, jak i również dla siebie nawzajem. Oczywiście ma wpływ, no ale oczywiście to jest tak, że my sami, społeczeństwo, jeżeli gdzieś tam w naszej świadomości coś się zmienia w głowie, że to nie jest tak, że zawsze musimy być w jakimś tam kanonie, tak, w jakimś tam rozmiarze piękni i jak to się zmienia, to oczywiście też postrzegamy sami siebie inaczej, postrzegamy społeczeństwo, otoczenie najbliższych inaczej. Tak myślę, że to powoli ogólnie ten body positive, który jest taki teraz promowany, to jednak powoli jest to mrówcza praca, ale jednak powoli to gdzieś tam mimo wszystko już kiełkuje, już nawet bym powiedziała, nawet kwitnie jednak ta akceptacja samej siebie bez względu na rozmiar, wiek nawet w tym momencie też fajnie to jest, że nawet i starsze panie fajnie się ubierają i prezentują i bawią się sobą, tak, swoją modą. Pani Anna jest założycielką polskiej marki i projektantką marki Karko. I właśnie, skąd pomysł na założenie takiej działalności i jak w ogóle ta przygoda się zaczęła? Przygoda zaczęła się ponad 8 lat temu. Pomysł to było praktycznie zaspokojenie własnej potrzeby. To, że nie mogłam się ubrać tak jak chciałam, a ogólnie zawód, czyli średnie wykształcenie, mam krawiectwo, więc zaczęłam sobie szyć, ponieważ no, nie podobały mi się. Ogólnie zawsze miałam taki charakter, że ja sobie coś wymyśliłam i jak tego nie znalazłam, to miałam z tym problem. Więc no, jednak będąc krawcową, jeżeli miałam problem, przytyłam 30 kg i nie mogłam się ubrać tak jak chciałam, modnie, tak jak mi się podobało, no to po prostu kupowałam sobie materiały, gdzieś tam ściągałam jakieś zbór z różnych, tak, jakieś gotowe konstrukcje, co nie ściągnęłam, to sobie zrobiłam i szyłam. No i tak naprawdę gdzieś tam jak chodziłam na te imprezy, to coraz tam któraś osoba mówi, kurczę, koło na sukienkach gdzie kupiłaś? Ja mówię, no nie kupiłam, bo uszyłam. No ale czy ty byś mi uszyła? Ja mówię, no kurczę, no wiesz co, no pracuję, bo pracowałam w banku, mówię, no nie bardzo mam czas, mogę sobie gdzieś tam, nie? Ale mimo, że tą pracę lubiłam w banku, bo lubiłam ludzi, to gdzieś po prostu czułam, że to jest nie to, że to nie jest moja praca marzeń, że ja chciałabym coś tworzyć, coś zostawić po sobie. I tak chodziłam za moim mężem i on też gdzieś tam pracował i tak mówiłam, może spróbujmy, no może, wiesz, no mamy 10 tysięcy oszczędności na koncie, wiesz, tutaj nie naszelejemy. No ja mówię, no ale spróbujmy. No i tam zrobiłam te kilka projektów, poszłam do takiej dużej marki odzieżowej naszej o współpracę, poszłam do głównej kierownik, powiedziałam o moich pomysłach, ona tak się popatrzyła na mnie, 15 projektów, 10 tysięcy, okej, okay, dobrze, to ja jak napiszę maila, no i na tym się skończyło, że olała mnie, no ale ja dalej stwierdziłam, że ja jednak muszę coś z tym zrobić, no i zaczęło się od tego, że po prostu chodziłam po markach małych odzieżowych, proponowałam swoje projekty, oni te projekty szyli nie tylko dla nas, dla naszego sklepu, mąż sklep sam napisał, sam postawił internetowy. No i zaczynaliśmy od 2-3 modeli, gdzieś tam sugerowałam, było coraz więcej, to się podobało. No, po prostu gdzieś tam w roku 2020 już stwierdziliśmy, dobrze, już szyjemy na tyle dużo, że możemy sami tą produkcję robić u siebie. No i tak to się, szczerze mówiąc, potoczyło, więc no, przy dużym wsparciu męża, przy tym, że gdzieś tam kolejni ludzie, bardzo się, którzy zatrudnialiśmy, angażowali się, to fajnie szło. No były, wiadomo, gdzieś tam problemy po kolei, tak jak to jest, jak jest w firmach, ale no stworzyliśmy coś fajnego.
Czy takie coś, co wiem, że jak spotykam klientów, czy jak piszą, jak dzwonią, to że się cieszą, że się dobrze czują ze sobą, że przychodzą do pracy i dziewczyny szczupłe i mówią, wow, jak ty wyglądasz, gdzie kiedyś po prostu się wstydziły, bały się jakichś imprez, tak? Nawet jedna dziewczyna mówiła, że jeżdżąc z mężem po iluś galeriach, po prostu powiedziała, że na wesele nigdy więcej nie pójdzie i w ogóle, żeby jej nie wspominał, bo ona nie pójdzie i nie będzie się źle czuła. Jakie kolory, wzory, fasony będą takie modne teraz? Są jakieś pomysły na jakąś nadchodzącą kolekcję, taką bardziej wiosenną? Tak, już któryś rok z kolei jest bardzo modny amarant róż, malina, tak? Jest bardzo modny i tutaj bardzo się cieszę, że ten kolor się przyjął dla kobiet plus size, bo jeszcze 2-3 lata temu po prostu miałam bardzo duży problem, bo ja zawsze wpuszczam kolekcję, to puszczam w kilku kolorach, dlatego że uważam, że jeżeli komuś fason się spodoba, to chcę, żeby miał możliwość wyboru. Więc zawsze były te standardowe kolory. No i szyliśmy oczywiście czarny, ulubiony, próbowałam jakiś czerwony, jakieś inne kolory, niebieski. No i jak szyliśmy, no to głównie czarny doszywaliśmy, a na te resztę się patrzyło. No ale być może tak się kobiety opatrzyły, że w końcu jest tak, że już od 2 lat nie czarny króluje, ale królują kolory. I o ile w tym roku, w ubiegłym roku też biały na przykład, kiedyś to było nie do pomyślenia, że kobieta plus size w rozmiarze 48 może założyć białe spodnie. Wow, jest to możliwe. Już w ubiegłym roku kupowali, w tym roku też jest biały, modny. Będzie kilka modeli zarówno sukienek nowych, jak i garniturów w kolorze białych, spodni, spódniczek, bluzeczki. To oczywiście bluzeczka to była zawsze standard biała. Amarant zielony, ale zielony taki trawa, żółty, fiolet, kolor fioletu w różnych odcieniach, również takich wpadających w amarant będzie bardzo modny. Plus do tego kwiaty, wzory również geometryczne, ala patchworkowe na lato. No i biel w takich naturalnych. No oczywiście beże takie kolory stonowane ziemi, szczególnie w tkaninach typu len na przykład, czy wiskoza w lecie z połączeniami właśnie z jakimiś skórkowymi bucikami też oczywiście. To są takie kolory, które są praktycznie zawsze modne. Czerń, biel i beż, no to są takie, no co roku tak one się powtarzają. Takie standardowe raczej już, które są zawsze. Tak, natomiast w tym roku taki fiolet, zieleń, amarant, tak, to są takie kolory topowe. Tak fajnie słyszeć, że odchodzi się od tego takiego klasycznego czarnego koloru, że osoby plus size tylko w czarny, bo niby czarny wyszczupla, to będzie chodzić tylko w czarnym, ale ileż można mieć tych samych czarnych ubrań? To jest taki mój mały sukces. Znaczy na pewno nie tylko mój, tak? To się wpłynęło ileś tam, tak? Tych marek na to, natomiast cieszę się, że to jest. Długo pokutowało i to naprawdę tak było, że dzwoniły do nas klientki, jeśli chodzi o wzory. Twierdzą, że duże kwiaty pogrubiają. Absolutnie nie. Kwiaty też, jeżeli są dobrze dobrane do dobrego modelu, to one odciągają uwagę od jakichś niedoskonałości. Czyli gdzieś tam mamy jakieś fałdki, brzuszek. Jeżeli mamy kwiaty, czy to na plecach, czy z przodu, tak na brzuszku, czy na udach, to te kwiaty zwracają uwagę głównie, te wzory, nie gdzieś tam te fałdki, niedoskonałości. Także też się cieszę, udało nam się przekonać, bo było tak, że dzwoniły, że rozmawiały, nie, co wy robicie, kwiaty poszerzają. Natomiast przekonałam sama gdzieś tam pokazując, czy na zdjęciach, czy na filmach, czy modelki i później gdzieś jak te dziewczyny, które się przełamały, kupiły i słyszały opinie, że dobrze wyglądają, że fajnie, przekonały się i tak naprawdę jak wchodzi wiosna, to tych kolekcji wzorzystych to mamy około 20 różnych modeli, one właśnie kroją się, dzisiaj byłam na krojowni, kroją się powoli już, żeby gdzieś do końca kwietnia te kolekcje takie typowo letnie zostały już były gotowe, tak, do sprzedaży. I też to jest takim, cieszę się, dlatego ogólnie bardzo lubię projektować na lato, na wiosnę. Mam problem z projektowaniem zawsze na zimę. Już zaczynam tak naprawdę na wiosnę, bo projektować na zimę trzeba w czerwcu, w lipcu, gdzie jest upał. Nie jest to takie do końca proste. Lepiej jest projektować w styczniu, w grudniu na lato. Jakoś mi to lepiej taki idzie. Taki powiew wiosny, świeżości takiej, tak, można powiedzieć. Tak, tak. I jakoś mi to lepiej zawsze to jest tak. No ogólnie chyba wiosna dla wszystkich jest takim akurat. Taka ulga chyba wreszcie, że coś tak odradza się faktycznie, tak jakoś. Tak, pozytywne. Ludzie dużo zmieniają w sobie, również w garderobie kobiety, więc no idzie do nas teraz w tym momencie taki najfajniejszy sezon modowy.
Jakie tkaniny są najlepsze na teraz nadchodzące lato, właśnie takie cieplejsze dni? I jakie najczęściej też tkaniny można spotkać w Pani sklepie? Jeśli chodzi o lato i o kolekcje typowo codzienne albo kolekcje do pracy, no to tutaj bawełna, len, wiskoza, to są świetne tkaniny. Teraz w zależności, czy to jest sukienka na urlop, na co dzień, 100% len, 100% wiskoza, bawełna jest ok. Natomiast przy sukienkach bardziej biznesowych do pracy, to tutaj zawsze, jeżeli nawet są to tkaniny lniane, wiskozowe czy bawełniane, to dodatek włókna poliestrowego, nieduży, 20, maksymalnie do 30% z elastanem, wpływa to, że ta tkanina nie gniecie się tak mocno. Czyli przykładowo gdzieś musimy spędzić dłuższy okres, dłuższy czas pracy i musimy tym ubiorem tak reprezentować siebie, no to fajnie, jeżeli, nie wiem, po wejściu do samochodu albo po usiędzięciu gdzieś tam na krześle nie stajemy, nie wygląda to zaraz źle, tak? A jednak każda kobieta gdzieś tam chce wyprasowanych i ładnych rzeczach. A natomiast jeśli chodzi o ubrania wieczorowe, czyli to też nie ma znaczenia, czy to jest lato, czy to jest zima, to tutaj jednak te wieczorowe, to jest najważniejsze, żeby wyglądać jak najlepiej, czyli gdzieś tam szyfony, tiule, no to są tkaniny poliestrowe i tutaj nie ukrywajmy, że to nie chodzi w tym momencie o 100% wygodę, bo to nie jest sukienka na co dzień, której spędzamy i pracujemy, ale mamy wyglądać wow, więc no, są szyfony jedwabne, no ale to już są duże ceny, no i nie wszystkie kobiety tak stać zapłacić kilka tysięcy złotych za sukienkę, więc jeśli chodzi o te wieczorowe stylizacje, błyski, cekiny, no tutaj niestety nie zrobiliśmy cekinów jeszcze z lnu, chociaż być może kiedyś, no natomiast tutaj jednak jeszcze tych nie ma. Bardzo dziękuję za rozmowę. Także dziękuję bardzo również, że mogłam coś pomóc, powiedzieć. Bardzo się cieszę. Była dzisiaj ze mną pani Joanna Karkowska. Prowadziła dla was Agata Ciechanowska.